most interesting man in the world, czyli najbardziej interesujący człowiek na świecie, to niejaki Jonathan Goldsmith, który to w roku 2007 zareklamował pewien wspaniały trunek w kilku reklamach telewizyjnych, które to były częścią kampanii browaru Cuauhtémoc Moctezuma, który to chciał wejść na rynek w USA. Trunkiem tym było piwo Dos Equis, czyli dosłownie z hiszpańskiego 2X. Z uwagi na to, że jest to piwo iście meksykańskie, o którym do niedawna nie słyszeli Amerykanie, to my, jako Polacy, raczej o tym piwie też nie słyszeliśmy. Reklama, z której pochodzi kadr z panem Goldsmithem, była pierwszą, jaką wypuszczono. Oto i ona. The police often question him just because they find him interesting. His beard alone has experienced more than a lesser man's entire body. His blood smells like cologne. He is the most interesting man in the world. I don't always drink beer, but when I do, I prefer Dos Equis. Stay thirsty, my friends. Sam aktor nie jest bardzo znany, grywał głównie postaci epizodyczne w klasycznych serialach jak Drużyna A czy MacGyver. Mem powstał dzięki popularności tejże kampanii reklamowej, na której popularność wpłynęło umieszczenie jej w pierwszej dziesiątce najlepszych kampanii reklamowych według magazynu Time. Dzięki temu powstały setki memów, które parafrazują wypowiedź Goldsmitha z reklamy, czyli nie zawsze piję piwo, ale gdy już to robię, to piję Dos Equis. Oczywiście pojawiły się także modyfikacje z tekstem nie zawsze, bla bla bla, lecz już bez zdjęcia Goldsmitha. Oto i krótka historia najbardziej interesującego człowieka na świecie. Do widzenia Państwu.